Siemanko, ja jestem Lucek, witam was w Fordzie Horizon 4. Testujemy kolejne samochody z dodatku 007 i mamy do testowania Astona Martina DBS-a, Jaguara CX-75 oraz Astona Martina DB10, który ponoć został stworzony specjalnie na potrzeby filmu. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę jestem też bardzo ciekawy tego Jaguara, który był takim ciemnym charakterem w Jamesie Bondzie, a konkretnie części Spectre. Nie mamy żadnego hajsu na tuning, więc nie wiem jak to będzie. Ale DBS jest naprawdę spoko. Zobaczcie tego gnoja. Jaki kolor by tu wybrać? Nie mam pojęcia. Macie jakiś pomysł? Taki weźmy sobie. Sporo mamy tutaj opcji, jeśli chodzi o te kolory fabryczne. Okej, i zobaczmy, co można z nim zrobić. Forza Vista, to nas najbardziej interesuje. Widziałem coś tam widziałem na przednim zderzaku, że coś może się tu wysunąć. No i znowu mamy tą niską kamerę. Wejdę sobie. Dobra, jak już jesteśmy w kokpicie, to standardowo sprawdź. Co? Aston Martin i nie mamy popsutej kierownicy? What? Otwieram wszystko i nic się w środku nie dzieje, więc tutaj niewiele się zmienia. Okej, z tyłu. Też tutaj nic nie mamy. I z przodu też nam się nic nie wysuwa, więc jeśli chodzi o DBS-a, no to tutaj, Jezus Maria, co to jest pod maską V12 6 litrów? I jak tak sobie myślę, że jakąś tam V12 do malutkiego samochodu można wpierniczyć, a tu macie takiego wielkiego Astona Martina, sportowego samochoda, to nie wyobrażam sobie, jak my możemy tam cokolwiek włożyć. No ale jest. Aston Martin DBS. Piękny, fantastyczny, cudowny, idealny, nic dodać, nic ująć. Szkoda cokolwiek tutaj w nim zmieniać, nawet kolor. Tylko tyle mogę wam powiedzieć, jest absolutnie fantastyczny. Wszystkie Astony Martiny, Vantage, V12 czy V8 i te kolejne są po prostu fantastyczne i są cudowne i wyglądają ekstra i ten mi się bardzo też podoba. V12 pod maską, jak wiemy, w Fordzie Horizon 3 V12 brzmiały jak stado os, paskudnie. Nie wiem jak będzie w tym Astonie. W której on klasie jest? Klasa A, także naprawdę nie jest wysoko. Myślałem, że co najmniej S1 będzie. Ale do S1 tam niedużo mu brakuje, nie? Okej. No i to brzmi zajebiście! To brzmi zajebiście! Naprawdę, bardzo ładnie, podoba mi się bardzo. Klasa A, więc on tutaj też jakoś dużej prędkości nam nie osiągnie. Fajnie się go prowadzi, bez żadnego tuningu, bez niczego. A właśnie, nie sprawdziliśmy opcji tuningowych, a ja już pojechałem w świat, ale to dlatego, że strasznie lubię ten model. Bardzo mi się podoba. I tutaj mamy te fajne zegary, że strzałki nam się wbicie, nie? To zwłaszcza ten obrotomierz, jakby w drugą stronę nam się kręci. Śmieszne to jest, no nie? Ale tak jest. Ładne. Chcę to. Dajcie mi tego Astona Martina. Pojechałem pod prąd, jakby ktoś pytał. Bo w Polsce się tak jeździ, ja nie wiem, czemu oni Fordy nie zrobią po prostu w Polsce. Tak, mamy tutaj zegary. Też pojawia nam się chyba, ile żeśmy tym samochodem przejechali. Tak, nabija nam się licznik. Trochę ciężko się skręca, ale to dlatego, że bardziej skupiał się na wyglądzie tego samochodu niż na tym, gdzie jechać tak naprawdę. Świetnie brzmi i naprawdę bardzo mi się podoba. Jeśli będę sobie robił jakiś jego tuning na wyścigi, to pewnie zrobię sobie taki, no, bardziej tuning pod kątem osiągów, ale tego dźwięku na pewno nie chcę zmieniać, więc seryjny silniczek sobie zostanie, na pewno. Fajnie się tym jeździ, bardzo mi się podoba. No właśnie, ja tak mam, że jak jakiś samochód mi się z wyglądu spodoba, to chociażby był dupiaty, to będę nim jeździł, no. Ale w tej grze akurat jaki byś samochód sobie nie wybrał, to praktycznie każdym da się grać dobrze po przeróbkach.
i sobie go dostosować jakoś tam do walki, jak najbardziej. Spoko. No dobrze, to chodźmy zobaczyć te ulepszenia, bo myślę, że coś tam ulepszyć sobie możemy. No na pewno coś tam ulepszyć możemy, ale czy będą jakieś budykity? Oj, wolałbym, żeby żadnego nie było. Bo zaraz, nawet jakby były jakieś paskudne budyki, to wiem, że zaraz jakiś gracz wsadzi go sobie specjalnie, żeby zrobić profanację tego samochodu. Tak nie może być. Ale myślę, że na 90% będzie to do zainstalowania ten paskudny spoiler z możliwą regulacją. Dziadostwo. Nie można takich rzeczy instalować do takich pięknych samochodów. Coś, co ty? Jeszcze niektórzy do 177 instalują takie rzeczy. Dobrze, chodźmy tutaj. Zdenerwowałem się trochę. O, spoilerowanie. No i pewnie tak. Co? Serio, taką wielką ławkę możemy tu zainstalować? Po co to? Zabierzcie mnie stąd. Jak można coś takiego zrobić? Możemy zainstalować Racing V12. Ooo! To ciekawe. Tylko z ciekawości bym zainstalował. 100 tysięcy kredytów to kosztuje. Więc ciekawy silnik. To jest jakiś nowy w Fordzie chyba ogólnie. Możemy zainstalować napęd na 4 kapcie, jakby ktoś się skusił. I no właśnie, tutaj też zapominam sprawdzić, żeby zobaczyć, czy da się do samochodów, bo do niektórych da się instalować dystanse. To jest też nowa rzecz w Fordzie Horizon. W Fordzie Horizon 4. I tak sobie ziomeczek wygląda. I co o nim powiecie? Aston Martin DBS. Jak dla mnie kozak. Ale to oczywiście nie koniec na tym odcinku, bo najlepsze zostawiam sobie na koniec. Koniec dwa razy powiedziałem. Tu, zobacz. Jaguar. To jest super wóz. To już jest kozak. On wygląda fantastycznie. I w Spectre pamiętam, że miał właśnie taki palony, czerwony kolor podchodzący pod pomarańcz, więc to jest bardzo adekwatny. To był ten taki moment, kiedy taki przypakowany koleś gonił Jamesa Bonda i tam gdzieś oni potem... On się gdzieś tam zatrzymał, czy tam wybuchł ten samochód, a James Bond skoczył do wody, czy coś takiego było tam. W każdym razie oba samochody były zniszczone już po tym całym pościgu. I ten samochód też miał jakieś tam karabiny z przodu do zainstalowania. Coś tam miał. O, zobaczcie, jaki fajny automat. Mamy na przyciski. Mamy reverse, neutral i drive. Mamy po prostu przyciski. Naciskasz, jedziesz. Bardzo fajne. Podoba mi się. Czemu? Bo jestem fanem automatów. Nienawidzę zmieniać ciągle tych biegów. Kiedyś też lubiłem skrzynię manualną. O, fajnie, fajnie. Ale teraz nie. Teraz ja już mam dosyć manuala zmieniania tych biegów. Szlachnie trochę. Mamy tu piękny, wysuwany spoiler z tyłu z, zobaczcie, logotypem Jaguara. Ciekawe rozwiązanie swoją drogą, no bo ten logotyp to też daje tam jakiś taki opór malutki na tym spoilerku, nie? Ciekawe, ciekawe. Nie ma tutaj animacji, jeśli chodzi o wciskanie klamki, a zastanawiam się, jak ona się wciska, czy ona się jakoś wyciąga, czy co się z nią robi. Bardzo niski jest ten samochód, zwróćcie uwagę. Mega niski. I ślicznie wygląda, jest cudowny. Wygląda jak jakiś samochód koncepcyjny. Aha, jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziliśmy w Fordzie Viście. Jak się naciska... Wow, dobra, nie, jeszcze nie mogę na niego patrzeć. Jeszcze nie skończyłem się nim podniecać w Fordzie Viście. Rower, kurde, ja nie wiedziałem, że tu rower jest, ale beka. W każdej grze wyścigowej są te zasrane rowery. Znaczy, ja lubię rowery, ale to jest aż dziwne. No, nieważne. Czy nam się coś tu otwiera? A powinno właśnie. Z przodu on jakieś tam karabiny miał, czy coś takiego w filmie. Coś tam, kurde, miał. Jest cudowny. No dobrze, wejdźmy sobie do warsztatu i zobaczmy te ulepszenia, czy co my tu mamy. Dystansy nie możemy zainstalować. Możemy dać ospoilerowanie. Boże kochany. No i standardowo to dziadostwo, nawet nie ma co patrzeć. I możemy zmienić mu napęd. What? On ma standardowo napęd AWD, moi drodzy. Silnik no centralnie mamy zategowany. I chyba mamy jeszcze spoiler z przodu, wydaje mi się. Aż sprawdzę, bo... Zobaczmy. Tutaj coś takiego jest, ale to chyba nie jest spoiler. Tam chyba jest po prostu bagażnik.
No dobrze. Chodźmy w takim razie przejechać się tym autem. Zerkniemy sobie, jaka jest... What? Serio, zima? Ja nie mam... Jak to? Zimowe opony trzeba założyć, cholera. I co ja teraz... Hey, Amy. Nie, ja nie chcę. Pobrudzimy sobie mój samochód. Wow. Jak on brzmi. Wow. Pieści moje uszy. Która? Jaka to jest klasa? S1. Równiutko 900 punktów, to prawie S2. Nice. Wow. Tak, na rondzie pojechałem pod prąd, wiem, ale nieważne. Mamy taką super furę, to możemy sobie pozwolić na wszystko. Wow. Niezły jest, fajnie brzmi. No dobra, wyższe obroty. Ej, no bardzo fajne. Nie jest taki super wyrazisty ten dźwięk samochodu, ale jest okej. Okay. Jak sobie poradzi na lodowym klimacie? Jaguar. Ale jest świetny. W ogóle Jaguary mi się podobają. Te takie super sportowe. Ten ma piękne kształty. Ten przód taki sobie dyskusyjny, ale nie jest źle. Jest ślisko? Jest ślisko. Ale jedziemy super samochodem tutaj... Opony nie mają znaczenia, tutaj docisk robi wszystko. Nie no, śmieję się. Zobaczmy, wow, ale zegary kosmiczne. Patrz na to, ziom. Jaki fajny prędkościomierz. Mamy ten taki elektroniczny w milach. I jeszcze mamy ten tak się, nie wiem czy to widzicie. O, teraz chyba widzicie, nie? Jak tutaj mamy ten taki prędkościomierz w milach, to mamy jeszcze taki, co tak z góry na dół sobie przeskakuje. Widzicie, nie? Śmiesznie to wygląda. Fajnie, podoba mi się. Ślisko, ślisko. Idziemy, przetestujemy tę furę. Ale on jest bajerancki, kurde. Świetnie ten tył wygląda. Nie mogę. Ale to jeszcze nie jest samochód, który mi się najbardziej podoba. Wydaje mi się, że bardziej będzie mi się podobał ten DB10. Ale ten też jest świetny, ja myślę, że to będzie ex aequo. Jak nie nawet Jaguar, nie będzie ładniejszy. Oczywiście w moim guście, no bo każdemu się podoba co innego. Ależ on brzmi, jest świetny, mój drodzy, kurde. Na wyższych obrotach nie brzmi już tak imponująco. O właśnie, tu możemy sobie wjechać na lód chyba. To jest lód? To jest woda. Czemu to nie zamarzło? Zima jest. A jaki on szeroki w ogóle. Niezły. Co o nim myślicie? Jak dla mnie bomba, ale to już pewnie słyszycie po moim głosie. Mam zawsze charakterystyczny głos, jak się czymś jaram. Jest taki wyższy, jest taki podekscytowany, no, jak cały Lucek. Ale samochód jest, o, zacny, piękny, kurde, jaki on jest fantastyczny. Oj, oj, oj. No dobrze, ale został nam jeszcze Aston Martin DB10. Tamten wygląda dopiero jak kosmita. I ostatni, szczerze, samochód, na którego czekałem najbardziej, bo on mi się w Jamesie Bondzie bardzo podobał. I weźmy sobie jasny kolor, będzie pasował ten metaliczny do tego śniegu, cyk, cyk. Zobaczymy, jakie on ma, no, takie specjalne opcje. Ta maska, te światła z przodu. Zapomniałem, jak tył jego wygląda. Zaraz sobie to sprawdzimy. O, i tył wygląda fantastycznie. Hehe. No dobra, ale chodźmy do środka. Mamy popsutą kierownicę niestety. I bardzo dziwny drążek zmiany biegu. Ale w ogóle kosmita. Co to za zegary jakieś kosmiczne?
naprawdę nie z tego świata auto. Uuu, i co my tu mamy z tyłu? Nie wiem właśnie, czy to seryjnie on tak wygląda, czy... Patrz, jak się ta maska otwiera, wow. W ogóle ona jest perforowana taka trochę, nie? Jakby... Co to tutaj widnieje pod tą maską? Ale takie żadne gadżety Jamesowo-Bondowe się tu chyba nam nie pokazują. Zobaczymy w kokpicie. Co to za klamki? Czy one są... Jezu, patrzcie jakie to są... Żeby zamykać samochód, to są jest taki skórzany pasek. To jest chyba nawiązanie do jakichś starszych Astonów Martinów. Wow. Zajebioza. I mamy bardzo dziwny zegar. Po środku mamy pewnie wskaźniki płynów, może mamy temperaturę i tak dalej. Tutaj mamy jakiś różny przełącznik, tutaj jakiś pasek na... Kurde. Ale takie bondowe pierdółki nam się tu nie pokazują. No szkoda trochę, co? No dobra, to teraz chodźmy sobie zobaczyć, co my z tym samochodem możemy zrobić. Podejrzewam, że żadnych bodykitów tu nie ma, bo te super samochody mało kiedy mają coś wyjątkowego w sobie do zainstalowania. Boże. Już widzę na multiplayerze, jak wszystkie samochody mają te spoilery poinstalowane. Możemy tu zrobić znowu Racing V12, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy jest ten silnik, będzie trzeba go sobie obczaić. Ale samochód jest fajny, jest bardzo ładny. Chociaż właśnie, tak teraz jak na niego patrzę, a przed chwilą jeździłem Jaguarem, wydaje mi się, że Jaguar jest ładniejszy. No. I chyba nawet Jaguar lepiej brzmiał na niskich obrotach, zdaje się. Jaka to jest ten? S1 814, więc sporo słabszy na starcie jest od Jaguara. Pan Aston Martin. Więc nie dziwię się, że czarny charakter w filmie o Jamesie Bondzie depto mu po piętach. Nie no, kurde, jak dla mnie Jaguar był ładniejszy jednak. Chociaż i tak czekałem na tego Astona Martina, bo lubię ogólnie tę markę i strasznie samochody spod tej marki mi się podobają, z wyglądu zwłaszcza. Nie wiem, czy to inny gracz mnie tu goni, czy co? Chyba inny gracz pojechał sobie na sesji, kurde. Spoko to wygląda. No dobrze, to spróbujmy nim trochę pojeździć. To może skręcimy sobie gdzieś tutaj. Tutaj sobie skręcimy. Tu jest jakiś offroad, czy co? Wow. Ale wiecie co, dźwięk jakoś mnie nie powala. Nie brzmi najgorzej, brzmi po prostu okej, no nie? Ale tak, no nie ma czegoś takiego, co by cię, wiesz, co by ci jeżyło skórę na rękach, albo na całym ciele miałbyś gęsią skórkę. No nie ma czegoś takiego w tym samochodzie, jeśli chodzi o dźwięk. A wygląd jest, no ciekawy, ładnie wygląda ten samochód, tak? Ja bym go brał. I sprzedał i kupił Golfa trójkę. O, tak wam powiem. Kurde, pewnie, że tak. Nie no, dobry jest. Piszcie, co myślicie o tych samochodach i który z nich byście wybrali. DBS, Jaguara, czy DB10? To jest na pewno DB10? DB10? DB10. Myślałem, że DB11. Bo DB11 chyba też jest jakoś tam, nie? W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, to wybrałbym chyba Jaguara, bo był taki najciekawszy, największe wrażenie na mnie zrobił. Tak myślę, z tej trójki, którą sobie dzisiaj testowaliśmy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.